Cześć! Dopiero co ogłoszono nabór do nowej, zamkniętej bety Honkai Star Rail, a już dostajemy zapowiedź zupełnie, kompletnie nowej gry od HoYoverse, czyli właśnie twórców czy to Genshina, czy to serii Honkai. Drip marketing do tej gry. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest drip marketing, to jest rzucanie takich smaczków, takich, wiecie, pojedynczych informacji, takich zajawek przed właściwym ujawnieniem jakiejś treści. Więc właśnie, kilka dni przed pokazaniem zwiastun dostaliśmy w piątek 13 maja, dostawaliśmy różne smaczki, które dawały nam trochę taki post-apokaliptyczny vibe. I jak tylko dostaliśmy pierwszy smaczek, wtedy zaczęły się pojawiać też inne informacje, że niby to ma być shooter. I przyznam wam szczerze, ja naprawdę mega się nakręciłam w momencie, kiedy słyszałam, że to może być jakiś shooter. Czy to FPS, czy to coś bardziej na zasadzie na przykład Valoranta albo Fortnite'a. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ chciałabym zobaczyć tego typu grę w otoczce anime. Jednak kiedy dostaliśmy trailer, okazało się jasne, że to nie będzie żaden shooter, tylko... No właśnie, tylko co? Sami twórcy na stronie nie podają zbyt wielu informacji, dostajemy raczej taki bardziej coś marketingowego niż właściwe wyjaśnienie, co to ma być za gra. Natomiast możemy doszukać się jakichś informacji. Ja zakładam, to są informacje bazujące na jakichś chińskich mediach, gdzieś po prostu ktoś podał informację w jakimś komentarzu, gdzieś może twórcy się wypowiedzieli i ktoś to wtedy przetłumaczył, ponieważ po angielsku od samych twórców za dużo znaleźć nie mogłam. A co możemy wykopać z tego, co udaje nam się znaleźć? Dostajemy informację, że jest to gra Action RPG. Dowiadujemy się, że akcja rozgrywanej gry to jest postapokaliptyczny świat. Na świat spadła jakaś klęska, tragedia. Nie wiemy dokładnie, co to jest. Wiemy tylko tyle, że pojawiały się potwory, z którymi musimy walczyć. Będziemy wcielać się w rolę tak zwanych proxy, czyli tych osób, które po prostu z tymi potworami walczą. Prawdopodobnie będzie to gra typu roguelike. Czyli gra, w której mamy losowość świata. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać w przypadku tej gry. To jak ja to widzę, to możliwe, że po prostu będziemy wchodzić do różnych światów, które za każdym razem po prostu będą generowane. Czy będziemy tutaj mieli open worlda, czy będziemy mieli jakąś eksplorację? Na zadawanie tych pytań musimy poczekać do wystartowania bety. A kiedy ona startuje? Tego na chwilę obecną nie wiemy, ponieważ póki co trwa nabór. Więc jeżeli chcecie, wbijajcie na oficjalną stronę gry i tam sprawdźcie wszystkie informacje. To może warto powiedzieć o tym, co tak naprawdę wiemy o tej grze. Wiemy o tej grze, że będzie miała przekozackie postacie. Okej, tak jak uwielbiam estetykę anime i uwielbiam ładne panie, przystojnych panów, tak uwielbiam też grać postaciami, które totalnie wyłamują się z tych schematów. I w tym trailerze możemy zobaczyć przekozackie, najróżniejsze postaci. Osobiście moim faworytem jest pan Giga Chat Niedźwiedź, którego po prostu wiem, że będę już mainowała. Jak ja go tylko zobaczyłam, zaczęłam piszczeć praktycznie, że będę mogła zagrać taką superową postacią. Oprócz tego mamy też oczywiście piękne, biuściaste panie, ale też sporo właśnie postaci w kierunku fury, bo mamy i dziewczynę z lisimi uszami, ale właśnie tego też pana niedźwiedzia. Też widziałam jakiegoś diabełka, kolesia w masce, który również mnie zainteresował. Oczywiście też mamy jakiegoś jednego czada, ale to pan niedźwiedź się wygryzie, kolego. Więc naprawdę, no... Wydaje mi się, że przekrój postaci będzie ogromny i to jest właśnie to, czego brakuje mi w Genshinie, czyli aż takiej różnorodności postaci. Do bety się zapisałam, mam nadzieję, że dostanę i będę mogła wam pokazać ten content, ponieważ z tego, co czytałam w opisie, ta beta nie będzie objęta żadną NDA-ką, będzie można content z tej gry pokazywać. Powiedziałam wcześniej, że nie wiemy o premierze tej gry niczego i podtrzymuję to zdanie, jednak bazując na wcześniejszych grach HoYoverse, chociażby Genshinie, myślę, że tej gry możemy spodziewać się na początku przyszłego roku. Oglądając ten trailer i słuchając tego, co ja mówię, możecie zacząć się zastanawiać, kurde, HoYoverse wydaje dwie nowe gry, a co z moim Genshinem? W tym momencie w naszym kochanym Genshinie mamy opóźnienie patcha, pierwszy raz taka sytuacja HoYoverse się zdarzyła i oni w obliczu takiej tragedii zapowiadają nową grę, jak to jest możliwe? Musimy pamiętać, że te projekty nie są robione z dnia na dzień. Tak jak w przypadku Star Raila, którego zapowiedzi pojawiały się już dużo wcześniej, a teraz już mamy prawdopodobnie finish przygotowań przed premierą, tak i w przypadku ZZZ, też dość niefortunny skrót w przypadku obecnej sytuacji geopolitycznej, prawdopodobnie ta gra powstawała już dużo, dużo wcześniej. Musimy pamiętać, że firmy mają zobowiązania, deadline'y, projekty, które trwają i których z dnia na dzień po prostu nie mogą kończyć i zmieniać. Więc nawet jeżeli sytuacja z Genshinem jest troszkę skomplikowana, show must go on! Jak to się mówi. Wracając do samej gry, mega na nią czekam, naprawdę bardzo się jaram tą grą, po prostu tak po dziecięcemu. Uwielbiam grę od HoYoverse. Będę to podkreślała i powtarzała na każdym kroku, że jestem ogromną fanką ich gier i naprawdę czekam na każdą nową informację odnośnie którejś z tych gier. Co jeszcze powiedziałabym na temat tej gry, to prawdopodobnie będzie to gra gacha, ponieważ HoYoverse specjalizuje się w grach mobilnych typu gacha, no każda ich gra do tych dwóch tagów może jak najbardziej się podpisać. Tak i myślę, że tym razem raczej nie będzie odstępstwo od reguły.
Co jednak jest ciekawe, że kiedy zapisywałam się do beta testów tej gry, opcje sprzętu, które były do wyboru, to był PC i iOS. Nie było Androida, co mnie trochę zastanawia, ponieważ no raczej obstawiałabym właśnie w drugą stronę, że może nie być PC, no ale będzie iOS i Android. No ale tutaj małe takie zaskoczenie, były tylko te dwie platformy do wyboru. Może przy kolejnych beta testach się to zmieni, no na pewno będę to obserwowała, na pewno będę to sprawdzała, żeby tą informacją móc się z Wami podzielić. I myślę, że to jest naprawdę dobry moment, żeby zakończyć tak naprawdę gdybanie na temat tej gry, ponieważ wszystko, praktycznie wszystko, oprócz tego, co widzimy w trailerze, jest gdybaniem. Więc nie chcę tutaj rozprzestrzeniać jakichś spekulacji, jakichś domysłów. Poczekamy na wystartowanie bety. Co mogę powiedzieć, to to, że na pewno zagram w tę grę, ponieważ bardzo mi się podobają postaci i chcę spróbować czegoś nowego. Mam nadzieję jednak, że to będzie coś zupełnie innego niż Genshin czy Honkai. Z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że film ten Wam się podobał i Was zainteresowała ta gra, bo o to przede wszystkim mi chodziło. Dajcie mi znać w komentarzu, na którą postać czekacie, którą postać już teraz chcecie mainować i czy przede wszystkim zagracie w tę grę. Z mojej strony to już będzie wszystko. Wpadajcie na mojego Twitcha, gdzie jeżeli będę miała betę, to bardzo będę chciała tę grę testować. No i oprócz tego jeszcze zostawcie suba, dzwoneczek, łapkę w górę i uśmiech. Trzymajcie się, pa!